W Niemczech niestety trwa festiwal poprawności politycznej już nawet nie do kwadratu, tylko do sześcianu. To jest już jakiś kliniczny, niestety, etap. Mówię o tym z ogromną przykrością, dlatego że w przeciwieństwie do bardzo wielu Polaków, Niemców darzę ogromnym szacunkiem jako naród, jako kulturę. I sam jestem częściowo niemieckiego pochodzenia, gdzieś tam w genach. Ale to nie dlatego, nie ze względów trybalnych, tylko tak po prostu, no, Goethe, Bach i tak dalej, wiadomo, kultura. No ale niestety Niemcy popełniają mnóstwo szaleństw obecnie, brną w te szaleństwa, są jednym z wiodących państw, które zachwalają tak zwany Global Compact on Migration, który jest przygotowywany przez już coraz bardziej rozstającym się z poczuciem rzeczywistości ludzi, działaczy ONZ-u. Gdzie jest mowa o tym, że migracja jest prawem człowieka, co jest absurdem po prostu. Każdy będzie sobie mógł przyjechać, gdzie chce, i prawem jest jego także zachowywanie własnych zwyczajów. Także, czyli na przykład, no nie wiem, palenie wdów na stosach albo zabijanie niewiernych żon, coś takiego, to będzie okej, o ile rzeczywiście szczerze się te wartości podziela. I to nieważne, czy to wtedy będzie w Bejrucie, czy w Islamabadzie, w Berlinie, czy w Paryżu, wszystko jedno. Także tak wygląda brnięcie w poprawność polityczną w Niemczech. Niestety wygląda to też coraz gorzej. Tak jak w Anglii mieliśmy do czynienia z nazywaniem muzułmańskich przestępców. Znaczy muzułmanów popełniających przestępstwa Azjatami, mówiono Asian Gangs na przykład, tak, żeby nie stygmatyzować muzułmanów. Chociaż właściwie czemu nie? Przecież Asian Gangs, jak ktoś powie, to stygmatyzuje tych, których zazwyczaj się określa jako Asians, czyli na przykład Chińczyków. No ale dobra. W Niemczech teraz jest moda na nazywanie przestępców islamskich południowymi. Czyli południowcami, czyli że południowiec tam kogoś zadźgał, możemy usłyszeć. No, południowiec, słusznie pojawiają się żarty ludzi nieopętanych jeszcze przez poprawność polityczną, że o, ciekawe, o kim oni mówią, o Włochach, o Hiszpanach, o może o konfederatach z czasów wojny secesyjnej Stanów Zjednoczonych. No jest tak jak Dania, Stany Zjednoczone, Węgry i Polska stawiają się temu szaleństwu migracyjnemu i tym poprawności politycznej Włochy. Także teraz na szczęście tak tutaj mamy coraz, no coraz gorzej jest po prostu niestety. Jako, jeszcze raz podkreślę, miłośnik niemieckiej kultury, tym gorzej jest mi to znosić.